Kaczyński. Panie marszałku, Wysoka Izbo, a ja sobie pomyślałem, dlaczego akurat minister Tchórzewski wychodzi z tej sali, kiedy zobaczył nas na tablicy, kiedy będziemy zabierać głos w tej sprawie. Otóż, szanowni państwo, 1,3 miliarda każda polska rodzina zapłaciła za ten wielki przekręt, za Ostrołękę, która nie powstała, za największą rzekomo elektrownię węglową, 200 zł. 200 zł. To wtedy Jarosław Kaczyński przed wyborami przyjeżdżał i mówił, że zostanie ukończona, że poprzednicy nie potrafili. Przyjeżdżała Beata Szydło, przyjeżdżał również Andrzej Duda, opowiadał, że zostanie zbudowana. Minister Tchórzewski dawał słowo, wbijał 3 razy łopatę i opowiadał, że tam dziennie będzie przyjeżdżało 290 wagonów węgla, oczywiście z Rosji. Prezesem został człowiek najpierw, który ściągał węgiel z Rosji, ściągnął prawie 800 tysięcy węgla. Później został aresztowany, więc został katecheta prezesem, który był już ostatnim prezesem, bo pylony zostały zburzone bardzo szybko i dzisiaj po Ostrołęce został tylko piach. 1,3 miliarda. Jak taki człowiek ma czelność przyjść na tą salę i zarzucać cokolwiek opozycji? I przyszedłem tutaj nie zadawać pytań, tylko powiedzieć, zarówno ten człowiek, jak i inni, którzy dołożyli do tego rękę, staną przed niezależną prokuraturą po wygranych wyborach. Dlatego, że nie może być zgody na to, że publiczne pieniądze są przepalane, wyrzucane w piach, zarabiają politycy PiSu, bo tam nie było przypadku w tej spółce w Ostrołęce, tam byli ludzie z legitymacją PiSu. I nie ma 1,3 miliarda. Bezpowrotnie zostało wydane. A dzisiaj mamicie ludzi, że będziecie budowali największą elektrownię gazową. Za to odpowiecie. Serdecznie, panie pośle.